3:40. Jesteśmy w Kuźnicach i ruszamy teraz przez Boczań na halę gąsienicową. I naszym celem dzisiaj Orla Perć. Dotarliśmy na czarny staw gąsienicowy. Dzień już wstaje i to cel naszej dzisiejszej wędrówki. Nie będzie lekko. I dotarliśmy, pierwsza kluczowa część trasy za nami, przełęcz Zawrat, podejście fajne. Było super, a najlepsze dopiero przed nami. Tak jest, i dalej lecimy Orla Perć. Thank you.
Tak, bo nawet w jednym miejscu się rusza, jest wyrwana kotwica. Tu, bo jest wyrwana. Jak wrażenia? Super. Bardzo fajne miejsce. Tobie jak się podobało? Super też. Słynna drabinka na Orlej Perci. Odwiedzona. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. I dotarliśmy właśnie na Kozią Przełęcz. Drabinka za nami. Zaraz kozie czuby. Wyżnia Kozia Przełęcz i Kozi Wier, gdzie zrobimy sobie małe biwakowanie. Jest mega super warun i bardzo fajna przygoda. Nothing's there to talk. I wish I could love. I wish I
Kozie Czuby. Teraz jeszcze zejście fajne na Wyzią Kozią Przełęcz i później już podejście na Kozinie. A prezentuje się to tak. Dobrze, dobrze, czekam. Tak. Dotarliśmy na Kozi Wierch, trochę wymęczeni, ale super. Zajebista droga. Przy takich warunkach można iść i iść. Zero wiatru, słońce, można się iść. Sucha skała, super jest, naprawdę. Trasa godna polecenia. A widoków z Koziego Wierchu są takie.
dotarliśmy na granaty. Oto pierwszy za dni. Nastroje dobre, ale już zmęczenie czuć. Widoki wszystko rekompensują. Mały biwak na skrajnym graniacie. Duży kawałek już za nami, a jeszcze spory przed nami. Trochę relaksu teraz w końcu. Odpoczynku i pożywienia. A widoki też jak całej ordy przed nami. I lecimy już ze granatów na krzyżne. Walczymy dalej z ostatnim fragmentem Orlej. Dalej fajna zabawa. I też czekają kolejne drabinki. Zejścia, podejścia. No jest tutaj co robić na pewno. Jest. Nie kawałek tylko. Closer, closer, or closer.